Hej moje słodkie koroczki, witajcie z powrotem przy Zagrajmy w The Legend of Zelda Breath of the Wild. W dzisiejszym odcinku mamy ostatnie sprawy do załatwienia w Lesie Koroków i wtedy wyruszymy na inne rzeczy, może nie od razu do fabuły, ale jeszcze... coś podobnego. He, kto tu krzyczał? Ty! Siema! Witaj panie bohaterze, jestem tak podekscytowany, że tutaj jesteś, albo my! Jeśli chcesz się czegokolwiek dowiedzieć o tych lasach, to zapytaj Makę, czyli mnie. Albo możesz się tędy wspiąć w górę, żeby porozmawiać z drzewem Deku. Mogę pogadać z drzewem Deku, jeżeli chcę? Świetnie. Czy jest coś ciekawego o lesie? Highlightem Lasu Koroków jest wielkie drzewo Deku. I miecz na piedestale oczywiście. No i nawet jeżeli wielkie drzewo Deku nie jest całkiem szczęśliwe z tego, że stało się atrakcją dla turystów. Nie. W drzewie Deku mogę odpocząć, piszą teraz tutaj jeszcze. I o piedestale. Okej. Okej, dziękuję. O mieczu chciałem jeszcze coś dowiedzieć. Miecz, który potrafi pozbyć się ciemności, tak? Jak się przedostałeś przez zaginione lasy i się nie zgubiłeś? A nie, oczywiście się, że się nie zgubiłeś, bo ciebie by tu nie było. Coś jeszcze innego? Jak mam się stąd wydostać? Chcesz opuścić las? Ale dlaczego? Jest przecież tutaj idealnie, to jest idealne miejsce. Ja tylko żartuję, to oczywiście musisz przecież uratować Hyrule, he? Okej, to teraz jeszcze opisuje mi drogę, ale to wiem. Świetnie. A koroki są takie fajne, takie słodziutkie. I wyobrazić sobie, że to... że tak wyglądał kiedyś Kokiri. Pamiętacie Kokiri z Ocarina of Time? Wyglądali jak ludzie, jak takie małe, jak dzieci. To były dzieci. Wyglądali jak dzieci z Hylia. Hylianinowie. Dzieci Hylianinów, whatever. A tutaj się zamieniły w takie stworki, tylko dlatego, że musiały się dostosować do terenu i tak dalej. Teraz po tej apokalipsie i te sprawy. Była mowa o tym, że mogę tutaj porozmawiać z drzewem Deku. Pewnie tutaj muszę stanąć, co? A, proszę. Okej, on nam daje tylko rady tutaj jeszcze z mieczem, że musimy trochę potrenować, że w naszym wnętrzu ukryta jest moc, żeby wyciągnąć ten miecz. No dobrze, to chyba byłoby na tyle, chociaż jeszcze w środku, we wnętrzu drzewa Deku. W Ocarina of Time był tam dungeon we wnętrzu. A tutaj mamy... koroków. Tutaj możemy się na przykład przespać. Witaj. Vegetarians? Wszędzie wegetarianie? Tylko nie w twarz! O mój Boże! No wybacz, musiałem trochę przysnąć. O, to pan bohater, czyż nie? Wielkie drzewo Deku opowiedziało mi o tobie. W końcu udało ci się dostać do lasu, co? Czekałem tutaj tak długo. My tam czekaliśmy tutaj tak długo. Może teraz... prawie już puściłem korzenie i tak dalej w ziemię. Witaj w... motelu Wielkiego Drzewa Deku. Stworzyłem łóżko i łóżko jest tutaj tylko dla ciebie, panie bohaterze. Czekało na ciebie. Chcę się przespać. Do południa. Las Koroków już teraz jest jedną z moich ulubionych lokacji, z tych, które widziałem przynajmniej. Jeszcze czekają na mnie góry śnieżne oraz tam, gdzie są Rito, gdzie są ptaki. Oraz miejsce, gdzie jest pustynia, u Gerudo. Ale do Gerudo pójdziemy na sam koniec. Co prawda w komentarzach mi napisano, że u Gerudo zdobędę ubranie, które pomoże mi dostać się łatwiej do Goronów. Ale można się tam dostać też bez tego ubrania. A ważne jest dla mnie, żeby Gerudo byli na sam koniec. Bo tam jest też najsilniejszy boss, tego co wiem. Oraz jest to takie miejsce, które daje tak jakby uczucie finału, powiedzmy tak. Biorąc pod uwagę to, że w Ocarina of Time Gerudo też byli ostatni. A to jest sklep. Czekaliśmy na ciebie tutaj, panie bohaterze. Mamy dla ciebie różne rzeczy, spory i no, chcę sprzedawać. Chciałem sprzedać u ciebie troszeczkę rzeczy. Na przykład tutaj Chachi Jelly. Około...
20 chciałem sprzedać. Bo trochę kasy mi się przyda, gdy wrócę w końcu. Muszę znowu pociąć trochę drzewo, bo miałem 30, a potrzebowałem 30. I straciłem je trochę. A rubiny zachowam sobie teraz. Luminous Stone, czy może trochę sprzedam. Tak, piąteczkę. Tyle kasy można dostać za tyle różnych rzeczy, które tutaj sprzedajemy. Nie wiem, co z Giant Ancient Core miałbym zrobić. A jedną Sunset Firefly sprzedam sobie, żeby było tutaj równo. Mleczko mógłbym sprzedać. Dużo rzeczy mógłbym sprzedać, ale to nie za bardzo się wtedy łączy z tym, co ja tutaj mam. Naprawdę dużo, dużo jedzenia mam ugotowanego. To jest przydatne. Więc ludzie, powiedziałbym, że tu już nie masz nic do powiedzenia. Tutaj mogę kupić od razu, he? Masz tutaj Rushroom, grzybki. Hearty Truffle. Odkryłem sens fotografowania różnych rzeczy. Gdy zobaczymy następnym razem Hearty Reddish, to też będę musiał zrobić fotografię tego. Mianowicie... przedmioty, które fotografujemy. Chwileczkę. Gdzie tutaj było? To tutaj, prawda? Na minusie. Album. Czy może to było na mapie? W sumie sam nie wiem. Wejdźmy na mapę. Shika Sensor. Ok. Shrine? Pre-pick from compendium. Właśnie. From compendium. Tutaj możemy dać na szukanie naszemu sensorowi zdjęcie czegoś, co chcemy znaleźć. Na przykład tutaj Hearty Truffle. Gdzie to było? Tutaj Hearty Truffle. Ustawimy na Hearty Truffle. I gdy będzie w okolicy, zostanie nam pokazane. Na mapie raczej nie pokazuje nam, gdzie mogło być. To byłoby zbyt łatwe. Ale gdy będziemy w pobliżu, to będzie... O, jesteśmy w pobliżu. Jak to działa? He? O, tu, proszę. O, nie spodziewałem się. Chyba kupię. No. I przy okazji, skoro już tutaj jestem, to zrobię zdjęcia też innym przedmiotom. Bo... będzie mało okazji, przy których będę mógł robić zdjęcia grzybą. Będę o tym raczej zapominał. To raczej to jest najlepszy sposób, żeby to teraz zrobić. Iron Shroom. Szkoda, że nie można robić zdjęcie koroką, żeby się zapisały do albumu, tak, jako stworzenia. No. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj gdzieś była chochla. Jest! I to było chyba wszystko. Ty jeszcze coś sprzedajesz? Ooo! Shock Arrows! Nej, nej, nej! Takie strzały nam się mocno przydadzą. O, Hearty Reddish! Jak dobrze, że tutaj jestem, to mogę zrobić zdjęcie temu. Tak, chcę kupić Hearty Reddish. Nie wiem, czy jabłko zrobić, a zrobię wszystkiemu oczywiście zdjęcie teraz jeszcze. Pup! O, już to widzę, później będziemy cały czas fotografowali. Że niby temu nie? Nie mogę zrobić po... okej. Cukier! Okej, dwa przedmioty, którym nie mogę zrobić zdjęcia. Wielka szkoda w sumie. Shock Arrows. One się mocno przydadzą. Jeszcze raz. Kupię chyba ze 3 takie. No wszystkie kupię. I przy okazji, skoro już tutaj jestem, kupię trochę jeszcze normalnych strzał, bo trochę zużyliśmy ich, muszę przyznać. Mogę wziąć all of them, prawda? To wszystko, co tutaj jest na tym liście, mógł kupić. Okej. A ty co? Ty też sprzedajesz generalny sklep, tak? Okej. Co mogę u ciebie sprzedać? Wszystko. Okej. Czyli tutaj były sklepy, a tutaj jest karczma. A mogę gotować. Skoro już tutaj jestem, to ugotuję sobie z Hearty Reddish. Hold i jajka. Mam nadzieję, że nie zepsuję tutaj niczego. Daj mi jajecznicę, która będzie godna swojego smaku. Jest! 4. No, może być. Chyba już to tłumaczyłem, ale gdybym teraz zażył to, to nie dostałbym plus 4, tylko... to plus 4 oznacza, że plus 4, gdy się ma tylko normalne serca. Gdybym zjadł to teraz, nie miałoby to żadnego efektu. Chyba, że to zmienili przy pomocy update'u. Ale ja doświadczyłem, że to nie miało zbyt wielkiego sensu i wielkiego wpływu. Okej. Dwa shrine'y już tutaj mieliśmy.
Już dwą szrajną chwila. Czy to żołędzie? No. To się nie zmieniło, zawsze można w Zeldzie psuć wazony. Mógłbyś teraz stąd teleportować, prawda? Skoro tutaj mam już dwa szrajny, będę mógł się zawsze tutaj teleportować, gdy będę chciał, to bym powiedział, gdzie teraz? Chyba tutaj, tu była stajnia bliźniaków, prawda? Dueling Peaks. Okej. Let's go. Mianowicie, się trochę na poszukiwania wybrałem poza nagraniem i znalazłem miejsce albo okolice, w której można by znaleźć ten skarb bandyty. Myślę, że tym możemy się w tym odcinku zająć, pewnie będzie tam dużo broni. To tym też będziemy mogli się zająć, let's go. I gdzieś tutaj w pobliżu mam chyba też zaznaczone dwa koroki, prawda, które mógłbym zdobyć. Przecież nie, tak, tutaj są dwa koroki, które mógłbym pójść. Myślę, że natychmiast po nie ruszę. Dup, 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 dup. Ach, ta piękna stajnia. Jeszcze chwila i będziemy mieli tutaj wszystkie zadania rozwiązane. Ciekawe, co powiedzą na to, gdy dowiedzą się, że odkryłem skarb przed nimi. Idę w dobrym kierunku? Of course. Nawet jest pokazany tutaj. Ten ze swoim pięknym osłem. Wiadam, latam pełny serwis. Latać każdy może, czasem lepiej, czasem trochę gorzej, ale ja kurde mam talent. Hej, hej. I co tutaj się kryje? Mówisz, że pewnie na tamtym dużym drzewie, co? Na takich dużych drzewach pewnie kryją się zawsze koroki. Przyjrzyjmy się temu, let's have a look. Bo od dawna nie mieliśmy żadnego koroka, od którego nasiona dostaliśmy. A no tak, proszę, tutaj pod kamyczkiem będzie. Hup! Jest! Okay. Czyli 5 nasion mamy. I Spirit Orby. W porządku. Jesteś zaznaczony teraz jako korok, prawda? Tak, to mogę zabrać to. No proszę. Dobrze, że to się samo odhacza na mapie, żeby później wiedzieć, gdzie byliśmy, a gdzie nie. Teraz trochę w tym kierunku. Jako, że to się odhacza same na mapie, że tam już mieliśmy koroka, to wtedy na mapie łatwiej zobaczyć sobie, gdzie co jest. Bo jeżeli chodzi o uzupełnienie wszystkich 900 koroków, to oczywiście będę używał mapy. Zelda Dungeon to jest bardzo fajna strona o wszystkich informacjach do wszystkich gier Zeldy. Jeżeli szukacie jakichś rzeczy, jest tam napisane właśnie, gdzie co znajdziecie. Bardzo, bardzo przydatna sprawa. I tam jest właśnie mapa ze wszystkimi korokami zaznaczonymi, to tam można sobie odhaczać zawsze. Czyli mówisz, że tutaj niczego nie ma? To gdzie tutaj? A, pewnie tutaj na wiatraczku, prawda? Nadal nie rozumiem, co z tym wiatrakiem zrobić. A, okej, teraz się nagle... Dlaczego wcześniej tego nie było? Dlaczego wcześniej w tych miejscach się to nie pojawiało? Okej, w każdym razie. Widziałem to już na live streamach. Trzeba tutaj wycelować i wszystkie balony trafić. Nie ten łuk. Nie marnuj tyle strzał. Link? Najlepiej tu. Ej. Trochę więcej uwagi. Stała czujność, to nieźle. To może być trochę problematyczne teraz. Co? Nie trafiłem ciebie. To byłoby zbyt łatwe, prawda? Gdybym mógł tutaj zatrzymać czas. Okej, okay, dobra, to ja się tutaj będę bawił dalej. Ech, mój Boże, no. Co? Co? Ma. Okej, okay, to jest teraz zbyt piękne. Mamo, pomocy. Nigdy sobie nie radziłem ze strzelaniem w Zeldzie.
Mój ty wojaszku, ty. A co jeśli strzelę bombą? Świetnie. Puf. To nie może być prawda. To nie może być prawda. Cały czas mi się kontroler trzęsie i jeszcze muszę tutaj idealnie wycelować. Nienawidzę ruchomych celi, nienawidzę ruchomych celi. To jest najgorsze, co się może zdarzyć w życiu. Nie jestem dobrym strzelcem, kiedy muszę sam celować. W porządku, pup. Zrobimy to jeszcze raz, tylko teraz trochę większa uwaga. Dobrze, że miałem tutaj checkpoint. Jeżeli macie dla mnie jakieś rady co do strzelania, jak lepiej trafiać, to róbcie to. Czy ty mi chciałeś pokazać, że tu w pobliżu jest korok? Całkiem możliwe. Czy one mają jakiś system, po którym się ruszają? To było bardzo pomocne. Ten idzie cały czas w kółko. Ósemki robi? Nie. To z kółko. Jest jeden trafiony? Okej. Z tym łukiem uda mi się. Jeżeli tylko jakoś trafię. Nie. Tak, pięknie. Ten wiatr jest zbyt mocny. Ale tylko jedną strzałę zawsze wystrzelam, mimo że... Znaczy, tylko jedną strzałę tarasy, mimo że strzelam trzy razy. To interesujące. Ty kółko tutaj cały czas robisz, czy jak? Nieźle, pięknie, cudownie. Raz się udało trafić i później nie. Wiem, wiem, wy znowu tam w furię wpadacie, bo nie umiem strzelać i tutaj marnuję wasz czas, e? Ale to już takie życie niestety. Chcę w końcu to mieć. Zajebiście. Nieźle. Kocham tą grę. Ach, nie ma żadnego innego sposobu, żeby to rozwalić. Nie. To też nie działa. Chociaż... Pieprzyć tego koroka, kiedy indziej go wezmę. To jest jeden z tych koroków, na którego będę polował, gdy będę już po fabule. Bo postanowiłem sobie, że zrobimy to w tym let's playu tak. Wszystkie szrajny zrobimy, wszystkie zadania poboczne, wszystko co tutaj jest takie istotne. Wtedy pójdziemy do bossa końcowego. I dopiero po bossie końcowym będę zbierał 900 koroków. Myślę, że to będzie całkiem dobre. Może wtedy nawet na streamach, czy coś takiego. Ale chcę podczas fabuły też zebrać jakąś ilość koroków, żeby mieć dużą ilość broni. I to musi być też na zagrajmy, żeby później też nie było dużo do łapania. No ale dobra, to jeszcze raz odhaczamy to i ruszamy teraz po ten skarb. 20 minut spieprzył, ja nie mogę. W porządku, musiałem iść gdzieś w tym kierunku. Prost, tutaj. Być może znajdziemy to, czego oczekujemy. Chyba to nawet będzie już tam. Zaraz się przekonamy. Chyba, że nie była to na, nie mieli na myśli tej rzeki. Jak to było jeszcze raz w Adventure Logu? The Huron, nie? Misko, the Great Bandit. The little twin steps over the little river.
My cave rests above the river's source. A więc przy źródle. Tutaj musimy iść. Tu, dup. No to jesteśmy w sumie na dobrej drodze. Ej, wy! Pomóżcie mi wyjść z wody. Kamieniami będą we mnie rzucali. Nie! What the fuck? Potrzebuję jakiejś innej broni. Coś słabszego. No wezmę coś lepszego jednak. Ha, myślał, że nie załatwi ognistą laską. A wszedł do wody i wszystko poszło się paprać. Bam! Nie wiem po co mi teraz ten Boko Spear, ale może się przyda jeszcze. Ach, wiem dlaczego mam teraz tyle barszy. Wszystko tylko dlatego, że oni tutaj tyle ich pieką. No. Nice to have. To know. Okej. W komentarzach też dużo ludzi pisze zawsze, że na koniu częściej jeździł i tak dalej. Ale powiedz mi, jak ja mam tutaj użyć konia, jak ja się chcę tutaj wspiąć na górę? Na większych obszarach to oczywiście, ale wtedy problem jest taki, że konia nigdy nie ma w pobliżu. Gdy planuję jakąś dłuższą drogę po prostej prostym wybrzeżu czy coś takiego, to wtedy oczywiście, wtedy można być pewnym, że będę to robił. Chcesz mnie zaprowadzić gdzieś? Ten szkielet wygląda naprawdę niekomfortowo. Boję się, że zaraz ożywi. Czyżby nie chciał wcale ożyć? Nie. Nie wygląda na to, żeby chciał ożyć. Gdzieś tutaj musi być korok. Bo inaczej nie było tutaj w ogóle... Nie byłoby... Mowy o tym niebieskim stworku. On pokazuje, że gdzieś w pobliżu powinien być korok. Ale gdzie? Czy jest tutaj gdzieś podejrzane drzewo, czy coś takiego? Nie, raczej na żadnym z tych drzew nie ma niczego. O kół. Poprzednie zdjęcie było lepsze. A może ty? Jedno z tych grubszych drzew jak już. Nie ma. Swoją drogą, dobrze, że udało nam się zdobyć tego koroka, który jest na szczycie świątyni czasu. To było zaskakujące, że tam był, ale przy okazji go już zdobyliśmy. Nie, tutaj też nie. Tutaj też nie? To gdzie? Tutaj też nie ma kamienia. Tu jest jeszcze jedno grube drzewo, które wygląda na ciekawe. Zobaczmy. Nie. Nic tu nie ma. Nie ma czego plądrować. Tego niedźwiedzia mógłbym sobie nawet przywłaszczyć. Byłoby całkiem przydatne. Nie. Ale to sam już nie wiem, gdzie tutaj może być korok. No cóż, to powiedziałbym, że od razu idziemy na górę jakoś tam. Spróbujemy się wspiąć tutaj, jako że przestało teraz padać. I zanim zacznie znowu padać, to byłoby bardzo przydatne, gdybyśmy tam ruszyli. Jeszcze dookoła zobaczyć, czy nie ma gdzieś tutaj wokół kory niczego. Nie. Gdzie był ten duszek swoją drogą? Przy kościach. Co oznacza, że gdzieś tutaj w pobliżu powinien być korok. Ach, Lizard, chodź tu. Ach, nic się nie udaje. Czy na tym drzewie byliśmy? Chyba nie. A czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Tutaj się wespliśmy, tak. Ale tutaj nie było nikogo, tu nie było żadnego kamienia, niczego nie było, na tym drzewie też nie. I stąd się walczyliśmy w tym kierunku.
Na tym drzewie też nic nie ma, na tym też nie, tutaj też nie. To co ten korok ode mnie chciał? Pokazuje mi, że gdzieś tutaj w pobliżu jest korok, a jednak nie ma żadnego. Trochę takie podejrzliwe z mojej strony. Później będę musiał znowu do niego wrócić. Nie, zapamiętamy sobie, że coś tutaj takiego było, prawda? To nie jest dla nas praktycznie żadnym problemem. A teraz jak dostać się tam na górę najlepiej? Jest dość wysoko, to raczej z samym wspinaniem się tam nie dostanę. O, huch. Nie muszę wcale, bo już jestem tam, gdzie chciałem być. W porządku. Gdzieś tutaj czeka na nas wejście do skarbca bandyty. Huch. Czy to nie tu był korok? No proszę. Ciekawe, czy tego mieli na myśli. Ja w sumie sam nie wiem. Tam na górze. Prawda mówiąc, to ja nawet nie wiem, czy jestem po dobrej stronie. Bo tylko popatrzyłem na mapie, gdzie to mogłoby być. I to wygląda całkiem logicznie. Okej, okay, nie, bez wygłupów. Tutaj. Boom. Co ukrywasz przede mną, wielki bandyto? No. No proszę. Soldier Spear, co tutaj mamy? Sapphire. No chyba jesteśmy w tym skrywku. Misko the Great Bandit. Jest! Nawet otoczyli nam. A co to jest? Co tu mam na ziemi? Toasted Hearty Truffle. Jak to mój album jest pełny? Chwila. Zrobię tam najpierw zdjęcie, tak? Dlaczego nie mogę? Nie, pewnie, bo się liczę jako normalny Hearty Truffle też. No szkoda. Pup! O, stejki nawet mają. Co ta kamera ode mnie chce? Zobaczmy w albumie. Tu, w Hyrule Compendium. Przy potworach. Okej. Okay. Skasowałem to zdjęcie, ale tutaj nadal jest zapisane, okej. Okay. Nawet bokoblina mogę sobie zaznaczyć. To miło. To gdzie tutaj miałem Hearty Reddish? Tu. Bo na ciebie chciałem nastawić mój sensor. W porządku. Czy nie mogę kasować zdjęcia, one w albumie i tak są. Bo zostały zapisane i zarejestrowane. W porządku, będę wiedział, żeby regularnie kasować trochę zdjęć. Ciekawe, czy można ulepszyć kamerę i wtedy... pojemność... na zdjęcia trochę ulepszyć, trochę zwiększyć. Ale to jeszcze nie koniec, coś tutaj jeszcze jest. Ło! A tu pewnie będzie wielki skarb, co? Flame Blade. Ale inventory is full, eh? Ciebie wyrzucę. Bam, nie potrzebuję czegoś takiego. Daj mi mój flame. Mieliśmy już lodowe ostrze, ale teraz ogniste ostrze. To jest coś. I to jest ogniste ostrze jednoręczne, wow! Pamiętajmy, żeby go nie używać. Będziemy używać drewnianego. Soldier Spear? Co możesz wyrzucić na niego? W sumie nie muszę niczego wyrzucać dla Soldier Spear. Skoro tutaj niczego już więcej nie ma. Myślę, że ten skarbiec będzie może większy i będzie bardziej wyglądał jak skarbiec. Nie chciałem, dobrze mnie to nie zraniło. Nie. Chciałem cię rzucić tutaj o tą ścianę. Nie, tutaj niczego nie ma. Ale czy naprawdę wszystko? Zadanie mi się odhaczyło, ale czy tutaj na górze naprawdę niczego nie będzie? Jeszcze spróbujemy się tutaj dostać.
Ty. Mógłbym ubrać teraz ubranie wspinacza, ale jak sobie radzę i tak, to tego nie potrzebuję, prawda? Powiedział i potrzebuje. Trochę szybsze wspinanie się może być całkiem pomocne w takich momentach jak ten. Tym bardziej, że nie wiem, jak długo muszę się wspinać, żeby nie zginąć. Pomocy, pomocy, chcą mnie zabić. Chyba tam na górę. Nie wiem, czy mi się uda. Nie mam pojęcia. To wygląda dość niebezpiecznie. Nie! Glider. W porządku. Czasem są problemy przy takich zabawach. Nie. Zregenerować i teraz. Szybciutko. Hop, hop, hop. Nie wiem, czy widzieliście, ale teraz przy to, co mówiłem w poprzednim odcinku, że przy ostatnim skoku, kiedy już pasek staminy jest prawie czerwony, na ostatnim centymetrze, to wtedy jak się doskoczy, to skoczę się dwa razy tyle niż normalnie. Ale tym razem mi to nie pomogło. Zazwyczaj ma to pomóc, ale mi tym razem nie pomogło. Noc nadeszła. Dobrze, że nie ma czerwonego księżyca. To będzie trochę teraz niewdzięczne. Okej, świetnie. Nie wejdę tam. Ała. Poważnie się ludzie, powiedziałbym, że jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów. Wtedy macie zawsze coś do roboty. W następnym odcinku sami zobaczymy, co będziemy jeszcze mogli zrobić. Na razie, cześć!